Zespół Szkół w Paczkowie. Kariera w kadrze. Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego, jak nasza szkoła rozbudza kreatywność i rozwija kompetencje uczniów. Hej, tu Ala i Ola. Jesteśmy uczennicami Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie i zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym pokazujemy początki przyszłej kariery naszych kolegów. A teraz trochę o naszych uczniach. Zuzia jest uczennicą trzeciej klasy liceum i jej pasja to gra w siatkówkę. Posłuchajcie, co ma wam do powiedzenia. Czym jest dla ciebie pasja? Moja pasja dla mnie jest taką odskocznią od rzeczywistości, w której po prostu mogę wszystkie moje emocje przekazać na właśnie siatkówkę, a jakby, no. Od jak dawna grasz? Trenuję od 8, prawie 9 lat. I planujesz z tym związać swoją przyszłość? Na razie o tym konkretnie nie myślałam, ale... Kolejną osobą jest Dominika. Po zdjęciach może domyślacie się, z czym planuje związać swoją karierę, ale sami posłuchajcie. Pasja dla mnie to jest wyrażanie siebie poprzez paznokcie. Mogę wyrazić to, kim jestem i co mnie interesuje. A od kiedy się tym zajmujesz? Paznokcie robię już jakieś 2 lata, więc jakby nabieram w pracy cały czas. I planujesz tym swoją przyszłość? Tak, rozszerzam właśnie biologię i planuję iść na studia. Planuję iść na kosmetologię, więc z tym wiąże się założenie mojej firmy, salonu kosmetycznego. Czas na Kingę, niezwykle utalentowaną w dziedzinie rysunku. Sami popatrzcie na te prace. Naszym zdaniem są niesamowite. Co jest twoją pasją? Moją pasją jest rysowanie. Chciałabym zostać tatuażystką w przyszłości, założyć swój salon i zarabiać dużo pieniędzy. A od kiedy się to zaczęło? Zaczęło się od 5 roku życia. Już urodziłam się praktycznie z farbami w ręce. Czas na Dawida, naszego szkolnego kucharza. Moja pasja rozpoczęła się od najmłodszych lat. Zawsze byłem w kuchni, nie lubiłem być w kuchni. I także byłem w centrum zainteresowania i mi się to podobało. Jak do tej pory. A czy planujesz z tą swoją pasją związać swoją przyszłość i karierę? Myślę, że tak, bo branża jednak gastronomiczna jest zawsze na topie. Była, jest i będzie. Może teraz inna branża. Fryzjerstwo. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia absolwent naszej szkoły Kacper. Jak byłem młodszy, to chodziłem do Pawła. Zainspirował mnie. Zawsze chciałem ścinać i ścinam. Szkoła mnie wyedukowała. Jestem zadowolony z tego, że pracuję jako fryzjer. Spełniłem swoje marzenie. Szkołę polecam. Przejdźmy do warsztatu samochodowego, gdzie do zawodu przygotowują się uczniowie klas branżowych. Zaczynałem u siebie na garażu, później zapisałem się do szkoły branżowej i robię tutaj na praktyce. No, od zawsze to była moja pasja. Teraz mogę ją na etapie realizować. Zbierałem małe samochody, którymi się bawiłem. A oto nasi mechanicy. Uczniowie wiążą karierę także z innymi dziedzinami. Lila, wizażystka. Patrycja, fryzjerka. Moją pasją jest również granie na gitarze. W wolnych chwilach lubię sobie pograć. Aktorstwo. Podróże. A teraz trochę o nas. Nazywam się Alicja i tak naprawdę moim drugim życiem od zawsze jest muzyka, a mianowicie wokal. W przyszłości chciałabym otworzyć swoją prywatną szkołę muzyczną, w której pokażę dzieciom, jak rozwijać swoje umiejętności i wykorzystywać swoją kreatywność. Ola i od kilku lat zajmuję się fotografią. Jest to moja główna pasja, z którą chciałabym związać w przyszłości moją karierę. Myślę, że zatrudnię się do pracy w jakiejś gazecie bądź stronie internetowej.
Mamy nadzieję, że filmik wywołał pozytywne wrażenia. Dziękujemy!